Poezja na jesień w Radiu Emaus. Wiersze czyta Jan Janusz Tycner. Realizacja Eryk Kotys. Dzień dobry, w niedzielne popołudnie witam Państwa, Jan Janusz Tycner. Zapraszam do wysłuchania audycji Poezja na jesień w Radiu Emaus. Dzisiaj przeczytam Państwu wiersze Marii Magdaleny Podzgaj. Maria Magdalena Podzgaj, poznanianka z wykształcenia plastyk. Debiutowała w 1992 roku. Jest autorką 14 tomików wierszy, m.in. Na ganeczku ciszy, A włosy im czesał biblijny wiatr, Zmierzchy koronkowe, Na deszczu pękniętej strunie, Herbata z gwiazdek. Maria Magdalena Podzgaj tworzy teksty poetyckie do fotografii i obrazów, pisze felietony. Ważniejsze nagrody to nagroda główna w konkursie literacko-kompozytorskim Christus Natus Est Nobis Jubileusz 2000 w Rumi. Druga i trzecia nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim Poeta Pamięta. Należy do Związku Literatów Polskich, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Stowarzyszenia Twórców imienia Romana Brandstettera. Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit. Jest też zasłużonym działaczem kultury i zasłużonym pracownikiem morza. Od 3 lat prowadzi cykliczne spotkania w Poznańskim Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Te spotkania są zatytułowane Ogródek Poetycki i Ławeczka Literacka. Maria Magdalena Podzgaj bywa jurorem ogólnopolskich konkursów literackich. Wiersze publikuje w almanachach, antologiach i na antenie radia. Uprawia rysunek, fotografię, szyje lalki. Bierze udział w zbiorowych i indywidualnych wystawach fotografii. Prowadzi warsztaty poetyckie, udziela konsultacji literackich. Wiersze z tomu Sukienki na wieczny sen. Przesyłka. Wczoraj listonosz przyniósł mi paczkę pełną ptasich piór bez nadawcy. Za to z pieczątką do rąk własnych. Teraz nie wiem, czy skrzydła mam lepić jak ikar, czy wypchać poduszkę, czy też próbować ogrzać nimi serce zziębnięte. A pióra lśnią. Zdają się oddychać. Chodzę z głową w chmurach. Chyba jestem córką niżu albo melancholii. Kiedy śmiały się ze mnie wszystkie słoneczne dzieci, a ja stałam z boku i mnąc w ręku rąbek sukienki, czekałam na koniec świata. W końcu urosłam. Ktoś zabrał mi serce i całe 30 lat. Teraz moja sukienka dotyka ziemi. Z chmur deszczą się wiersze. Chyba tak już zostanie. Butelka. Tyle razy wyrzucała ją do morza codzienności zakorkowanym szczelnie papierowym wołaniem o pomoc. Myślała, że ktoś ją w końcu wyłowi i choćby z ciekawości zajrzy do środka. Ale ona wciąż tkwiła przy brzegu. Wyjęła więc nieszczęsny zwitek, podarła na strzępy, a do butelki wsypała garść muszelek i utknęła w nich suchą gałązkę. Chwalono jej artystyczny zmysł.
nie płacz, wierzbo zielonowłosa. Zobacz, niebo marszczy się w stawie, jakby je po nosie drażnił wiatr. Ptak przez srebro wiosłuje skrzydłami. Nie płacz. A jeśli nadal będzie ci smutno, obejmij ramionami siebie samą, jak ja. Dlaczego ta głupia cisza kryje w dłoniach twarz i stoi niema jak wyrzut sumienia? Przecież to były tylko nerwy spuszczone z łańcucha. Nic więcej. Jak jętka ledwo zdążyła zaistnieć, przysiąść w ich myślach, zakołować nad łąkami serc, a jednak pozwoliły jej umrzeć. Dwie samotności, udające przed sobą, że nic się takiego nie stało. Sukienki na wieczny sen. W domu dla dzieci niechcianych, w wytwornej dębowej szafie, leżą złożone w kancik białe jak śnieg sukienki. Każde dziecko ma swoją. Ubiorą je w nią tylko raz. Kiedy? Nie wie nikt. W szufladzie wielkiego biurka, na aktach urodzenia, nabiera mocy wyroku odręczny dopisek rodziców. W razie pogorszenia zdrowia lub ataku nie ratować. A ślepy los wciąż odlicza entliczek, pętliczek, stygnący policzek, na kogo wypadnie, na tego bęc. Bądź ze mną w muzyce myśli, kiedy wiatr przybiera palcami na harfie brzozy i gdy w nisze blednącej nocy wdzierają się skrzypce świtu. Wiersze z tomu Marii Magdaleny Podzgaj, Herbata z gwiazdek. Śnił mi się utracony ogród, cały w białych i różowych bratkach, w środku zimy. Kurczowo zacisnęłam powieki i kwiaty zostały. Odtąd przenoszę góry spraw. Oswajam zadziorną codzienność. Koniec z końcem wiążę na kokardkę. Patrzę na świat przez różowo-biały płatek śniegu. Pod brzozą siedzę na ławeczce. U moich nóg waruje księżyc, a noc chodzi po podwórku, zagląda do beczek, gasi okna, gwiazdom przycina knoty. W końcu staje przede mną, bierze księżyc na srebrną smycz i wyprowadza na wysoki spacer. Mój sen tam już nie sięga. Thank you.
Maria Magdalena Podzgaj, wiersze z tomu A włosy im czesał biblijny wiatr. Sara? Mieli szaty utkane ze słońca. Ich słowa przyniósł jej wiatr wraz z gorącym oddechem pustyni. Wtargnęły do namiotu jak mała piaskowa burza. Nie potrafiła wziąć ich na ręce, więc tylko stała tak w bezbrzeżnym niedowierzaniu. Nie rodzi owocu wyschnięte drzewo. Ziemia jałowa nie staje się ogrodem, a potomek patriarchy, zrodzony z jej własnej niewolnicy, kręci już biczyki z piasku. Ale teraz, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Noemi, nie możesz sama dźwigać swej rozpaczy pod niebem, które trzykrotnie rozpadło się nad tobą. Nie możesz bez końca brnąć w zaspach żałoby i tłumić nadzieję, co w sercu kołacze. Pozwól mi być lampą, co oświetli ci drogę, dokądkolwiek skierujesz swe kroki. Pozwól mi cieniem być, który cię osłoni, gdy upał rozbije nad tobą swoje dzbany. Dziękuję Państwu za wysłuchanie wierszy Marii Magdaleny Podzgaj. Na kolejną audycję Poezja na jesień w Radiu Emaus zapraszam Państwa za tydzień w niedzielę o godzinie 16:40 i powtórka tego programu tego samego dnia po godzinie 22:00. Do usłyszenia. Poezja na jesień w Radiu Emaus. Wiersze czytał Jan Janusz Tycner. Realizacja Eryk Kotys.